Dzień dobry. Niedzielę zaczynamy od świeżego soku z pomarańczy. I niedzielne śniadanko to dzisiaj jogurt, w sumie to samo co było tydzień temu, z moją granolą z patelni, którą wam obiecałam. Trochę banana na spodzie, trochę pomarańczy, raczej nektarynki, siemię, konopia i jemy. Karolina mówi, pozbądź się nadmiaru rzeczy, minimalizm, oczyszczaj szafę. Świetnie mi idzie, więc żeby nie być hipokrytką, to sprzątam. Nie wiem jak wy uważacie, ale w moim słowniku to jest porządek, bo i tak będę się niedługo musiała pakować. Cienkie swetry, sukienki, spódniczki, spodnie, spodnie nie jeansowe, same swetry. Bluzki z długim, bluzki z krótkim, jakieś świąteczne rzeczy. Tu jeszcze mam oczywiście drugą część szafy, wszystko wisi, ale... No, minimalistyczna garderoba, że... Żart. W tle jest... mam... W tle leci muzyka Chicago, a my mamy dzisiaj zupę z ciecierzycą na mleku kokosowym z kuchni Lidla. I znowu jestem ja i mój laptop. I powiem wam, że ta poświata na mnie, nie wiem czy jest jakoś super korzystna. Chciałam wam przy okazji pokazać moją super bluzkę Team Vegan z Vegan Wear. W sumie nawet nie mogę się czyta. Angelika, daj mi znać, bo mogę tutaj kompromitować się. Ostatnio wspominałam, że się uczę, więc pomyślałam, że się do tego odniosę, bo pojawiło się wiele pytań a propos tego, co z moimi studiami. Bo mówiłam, że będę studiować i tam będę w kontakcie ze Szkocją, bo studiuję zdalnie. Dla tych, którzy nie wiedzą, to w dużym skrócie. Natomiast tak, teraz przyszedł czas egzaminów, odłożę to. Przed czas egzaminów i Karolina sobie przypomniała, że trzeba się pouczyć. Także w przyszłym tygodniu, teraz kiedy to oglądacie, to chyba dzisiaj, jeżeli oglądacie to w czwartek. W każdym razie w czwartek, 13 lecę do Szkocji na kilka dni, więc się bardzo cieszę, bo pojawią się filmy ze świątecznego Edynburga, także bardzo, bardzo, bardzo nie mogę się doczekać. Natomiast w międzyczasie, kiedy tam będę, mam 4 egzaminy przed sobą. Po 2 z każdego z moich przedmiotów, bo mój trzeci przedmiot to jest praca licencjacka, którą już złożyłam, znaczy złożyłam jej taki konspekt. Natomiast za pozostałe to jest niemiecki i hiszpański, także przygotowuję się do tego. I lecę tam, żeby po prostu skończyć ten semestr. A druga część tego roku będzie już stacjonarna dla mnie też. Także lecę w styczniu do Edynburga na kilka miesięcy, żeby skończyć mój licencjat i to będzie tyle, moi drodzy. Ale tak, studia nadal trwają, jestem studentką i co prawda no, nie poświęciłam zbyt wiele czasu na studia w tym roku, ale byłam cały czas w kontakcie z nauczycielami i też na moim uniwersytecie jest tak, że wszelkie materiały są wrzucane do sieci, także ja byłam na bieżąco z każdym tygodniem. Co prawda niewiele sobie z tego robiłam i teraz nadrabiam, czytam, oglądam różne filmy, piszę jakieś próbne egzaminy i się szykuję. Także czekają mnie 2 ustne, 1 przygotowany, drugi spontaniczny i 2 pisemne. Także nie pozostaje mi nic innego, jak prosić was o trzymanie za mnie kciuków, bo ja się dzisiaj uczę i mój dzień właśnie w ten sposób się kończy. Co prawda jest dopiero 17, ale wiecie jak to jest. Masz wrażenie, że jest 22. Lecie sobie film Frankie and Johnny. Wcześniej oglądałyśmy z mamą Chicago. No, a teraz sobie może zrobię jakąś kolację, bo jest 17. Ale tak, nie wiem, czy też tak macie, ale cały czas mi się chce jeść. Może taki niedzielny nastrój. Team Vegan, moi drodzy. A z tyłu mamy logo. Kochani, oto moja kolacja, czyli seleryba z wczoraj z przepyszną musztardą, taką koperkową. W tle leci film, więc trochę go przyciszę. Mam zupkę, którą widzieliście na obiad, tylko dołożyłam trochę pietruszki i tu mam świeży chleb mojej mamy, który wam też wczoraj pokazywałam, z serkiem słonecznikowym, z serio i z pomidorem. I jeden z moich ulubionych filmów ostatnich lat, czyli Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Polecam! Na koniec dzisiejszego filmu w moim flanelowym, ale tak naprawdę to nie jest flanela, uniformie chciałam wam tylko powiedzieć, że nie chcę, żebyście też brali te vlogmasy jako takie, co jem w ciągu dnia, bo dzisiaj mam ze sobą jeszcze 2 kawałki ciasta i dokładkę chleba z tym serkiem słonecznikowym. Także daję wam jakieś tam inspiracje, ale na pewno nie jest to taki pamiętnik, dziennik moich posiłków. Ja słuchajcie, miałam dzisiaj już 2 gości, dają mnie wieczorem. Mimo wszystko staram się uczyć, gadałam też z Jurką na Skype'ie, szykuję się do tych egzaminów, także trzymajcie za mnie kciuki,
bo naprawdę tak jak mogę pracować całymi dniami i nocami, robiąc to, co robię dla Was i dla siebie, tak jeśli chodzi o studia, to trochę ciężko jest mi się ostatnio zmotywować, ale wierzę w to, że to już jest ostatnia prosta, także ćwiczę mój espanol i deutsch. Dobranoc, kochani. Jutro jest super dzień, więc czekajcie na nowy film. Pa!